Proszę powiedzieć, ile świąt Bożego Narodzenia spędzał Pan w górach? Liczy Pan to jeszcze? Nie liczyłem, ile świąt spędziłem w górach. W wysokich górach to myślę tak z 10 razy. A w innych górach też trochę, bo w Tatrach myśmy też kiedyś takie mieli ciekawe zajęcia, że chcieliśmy się wspinać w Wigilii, albo pierwsze święta, albo w Sylwestra. Ale to były raczej rzadsze elementy i one były z wyboru wynikały. Natomiast jeśli chodzi o góry wysokie, to po prostu nie dało się inaczej, ponieważ zimowy sezon trwa od grudnia gdzieś tam do marca i zawsze byliśmy jednak w górach. No, oczywiście są to trudne chwile, ale jednak cel czy wyzwanie, jakie było przed nami, było w tym momencie ważniejsze, co nie znaczy, że zapominaliśmy o tym. Oczywiście każdy tam ten opłatek, sianko, prawda, przywoził i staraliśmy się tradycyjnie spędzać, jednak sprzyjała nam pogoda, bo zwykle się tak działo, że pod koniec grudnia był taki okres niepogody. Trochę padał śnieg, wiatr chodził do bazy, zaczynał się właśnie jet stream i to sprzyjało właśnie spędzaniu czasu w bazie. I w święta, jak pamiętam, w górach wysokich nigdy nie byliśmy gdzieś wysoko, zawsze w okolicach bazy. No, dzisiaj jest troszeczkę lepiej, bo można nawiązać łączność przez modemy, satelitę, prawda, zobaczyć rodzinę, czy przekazać życzenia. No, wtedy było trochę trudniej. No, każdy przeżywał, jeśli chodzi o osoby bliskie, to w milczeniu. Ale jednak jest to taki dzień, nie Wigilia, nie jest to taki kolejny dzień wspinaczki, tylko jest to taki dzień, który na miarę możliwości oczywiście uczestnicy wyprawy starają się jakoś wcześniej zaplanować. Oczywiście, to zawsze jest tak, że ja pamiętam Maciek Pawlikowski, który często jeździł na mojej wyprawie, on zawsze woził choinkę i małutką sianko i tą stajenkę, to było wiadomo. Nawet on się tak zapędzał, że i latem woził tą stajenkę, chyba już miał taki stały pakiet po prostu. I no, staramy się podtrzymać tradycję oczywiście w naszej tej strefie kulturowej, ona jest taka, nie inna. Oczywiście miejscowi ludzie, czy muzułmanie, czy buddyści patrzyli na to trochę dziwnie, ale na przykład buddyści mają to do tego, że oni akceptują każdy rodzaj świąt. Oni są strasznie otwarci, nie przeszkadzało to. Pamiętam, gdzieś u nas ksiądz się modlił, a oni też się modlili do swojego Boga. Po prostu bardzo otwarta religia i po prostu rozumieli to. Jeśli tylko pasowało im, to było wszystko okej. Pamięta Pan takie szczególne święta w górach wysokich? Kiedy to było i z kim? Szczególne święta? No może pod Makalu byliśmy tylko w czwórkę. Dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, to tak, no byliśmy sami, można powiedzieć. To jednak jest, tam taka samotność nam doskwierała, prawda? Ponieważ nie był duży zespół, tylko bardzo mały. I byliśmy kompletnie sami, nikogo nie było, zupełnie oddaleni od ludzkości. Bo tak trochę było smutno, muszę powiedzieć, bo jak były większe zespoły, czy było więcej facetów, to było często wesoło na takich, prawda, świętach, bo to każdy miał coś do powiedzenia, przyrządzanie potraw, każdy coś tam robił, a w małym zespole nam się nawet nie chciało, prawda, także te tak przykre były te święta. A proszę powiedzieć, plany na najbliższe święta, proszę zdradzić nam. Nie, te święta spędzam w domu z rodziną, ta zima mi nie grozi, może przyszła zima, ta zostaje w kraju. Wesołych świąt. Dziękuję wzajemnie.